życiu każdego człowieka nadchodzi taki moment, że musi ruszyć na podbój Włocławka. To przeznaczenie dopadło również nas. Zostaliśmy zaproszeni na otwarcie salonu Coco Laila. Ponieważ impreza zapowiadała się niezwykle atrakcyjnie, więc byłem napalony jak pierwszoklasista na nauczycielkę angielskiego. Oficjalna część miała się rozpocząć o godzinie 16. My jednak byliśmy nieco wcześniej. O godzinie 11. Słuchajcie, spodziewaliśmy się szampana, czerwonego dywanu. Przyznam szczerze, że byliśmy zaskoczeni jak facet, który spadł krakiem na dyszę. A żona cały czas mu powtarzała, że nie ma jaj. Extreme makeover! Macie 5 godzin! Pokrzepieni zapewnieniami właścicieli Mariusza i Dominiki, że zostały tylko drobne szlify i do 16 na pewno się wyrobią, ruszyliśmy pozwiedzać Włocławek. Kochani, jest bardzo zimno, ale zobaczcie, jak jest pięknie! Ja żartowałam, jest tak średnio szaro, ogólnie buro, tam jest Tama. I ja cały na biało. I Emi cały na zielono, ja cała na niebiesko. Tam jest nasz operator drona. Dźwigów. I dźwigów, i operator powierzchni płaskich. A tylko w sobotę po 18. Po tej krótkiej wycieczce wracamy do Coco Laili. Godzina 15. Powoli zbliżamy się do finału, ale do finału remontu. Natomiast zbliżamy się też do początku niezłej imprezy. Zaraz Wam pokażemy, co tu się szykuje, ale najważniejsze jest to, że zdążyli i że zdążyły również siostry Godlewskie. Niestety nie możemy Wam ich pokazać, bo śpią na workach z cementem i nie chcą być w takiej roli pokazywane, dbają o wizerunek. Szykuje się niezła impreza. To co widać na podłodze, nie wiem czy wy to widzicie, ale to nie jest pozostałość gładzi gipsowej, to kokaina. Wszystko przed nami. Jeszcze nie kładź. Teraz kładź. Spodziewałam się, że będzie tak pięknie, że się wyrobimy w 5 godzin, bo tutaj budowa pełną parą. 30 osób i naprawdę były płacz, były łzy, była radość. Dziękuję. Kochani, słuchajcie, bardzo cieszymy się, że wszyscy tutaj jesteście. Korzystając z okazji, chcielibyśmy powiedzieć kilka słów. Mi przypadł ten stresujący zaszczyt powitania wszystkich Państwa i otwarcia tego, co udało nam się na ostatnią chwilę stworzyć. Pozwólcie, że będę posiłkować się kartką, ponieważ pewnie z tego stresu i ze zmęczenia nic mądrego bym nie powiedział. Więc bardzo Wam dziękuję. Wielu z Was przemierzało setki kilometrów, by być tutaj dzisiaj z nami, więc bardzo Wam dziękuję, że znaleźliście tą chwilę czasu, by być dzisiaj tutaj z nami. Miejsce, w którym się znajdujemy, to po części osób pracujących w naszym zespole będzie to powrót do korzeni, bo w tym miejscu wszystko się zaczęło, to miejsce kiedyś jednoczyło ludzi. I tutaj oprócz wspólnych dziecięcych pasji szaleńczych, jedną z głównych pasji była też pasja, a właściwie miłość do zwierząt. Dlatego bardzo cieszę się, jestem wzruszony, że będę pracować z panią Dominiką, groomerem. Przez wiele lat przygotowywaliśmy się do tego, braliśmy udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wystawach, by dzisiaj tutaj to miejsce właśnie stworzyć. Do naszego zespołu dołączyła również pani Ola. Zapraszamy, zapraszamy. Pani Ola jest zoopsychologiem, behawiorystą. Będzie tutaj służyć pomocą w sytuacjach takich, gdzie wasze czworonogi będą zachowywały się nie tak. Gdy będzie coś budziło państwa niepokój, pani Ola jest po to, by właśnie służyć taką pomocą.
W naszym salonie obok standardowych zabiegów takich jak pielęgnacja, poprzez kąpiel, modelowanie włosa, strzyżenie, będzie można u nas też skorzystać, właściwie wasze pupile będą mogły skorzystać z zabiegów ozonowych spa w wannie. Wanna oprócz takich codziennych zastosowań sesji pielęgnacyjnych ma również zastosowania lecznicze. Posiadamy salę konferencyjną, w której prowadzone będą seminaria, szkolenia, również spotkania z właścicielami psów, po to, by pokazać, jak prawidłowo wykonywać kąpiel i modelowanie włosa w warunkach domowych. Myślę, że również namówimy panią Olę, by zorganizowała spotkanie w okolicy strzałów fajerwerkowych, bardzo uciążliwych dla naszych pupili. Podpowie wtedy, jak zaradzić i uniknąć stresu naszych psów. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować wszystkim za wsparcie. Przede wszystkim dziękujemy naszym rodzinom. Za całe zaangażowanie, wsparcie, wyrozumiałość, studzenie emocji, za motywację i za to, że stoicie za nami murem, a nasze pasje stają się waszymi pasjami. Bardzo chcieliśmy podziękować wszystkim za przybycie. Dziękujemy przedstawicielom Związku Kronologicznego w Polsce, oddziału we Włocławek. Dziękujemy pani prezes Stowarzyszenia Gromerów Milenie Żygadło za przybycie. Tutaj pani Milena też odegrała bardzo ważną rolę, bo gdyby nie pani Milena i motywacja pani Mileny, to pewnie bym nie wziął udziału w tym konkursie, który mnie tak napędził. Bardzo Milena, dziękuję. Dziękujemy za przybycie zespołu Salonu Gromerskiego pani Ewy Grabowskiej z Łodzi. Dziękujemy również Pauli, która też odegrała bardzo ważną rolę. Dziękujemy. Dziękujemy telewizji Grom TV. Jak też jest brany pod uwagę? Mariuszu, to do której się dzisiaj bawimy? Dziś bawimy się, dokąd aż się nie skończy Alcocer. To jeszcze z pół godziny? Myślę, że tak. Dobra, i teraz lecimy dalej, uważaj. To już znasz. Czy nie sądzisz? Właściwie mam dobrą wiadomość i złą wiadomość. Zła jest taka, że upaćkałem sobie sweterek farbą, więc mi wisisz dodatkowe pieniądze. Okej. Okay. Jakoś lekko to przyjąłeś. Jest pani, która na drutach robi, kraftowa, także... Temat mamy ogarnięty. To teraz dobra wiadomość, mam dla ciebie propozycję. Być może jest to propozycja życia. Dobrze się zastanów, prześpij się z tym. Tym bardziej, że dzisiaj będziesz spał pijany, prawdopodobnie jutro do południa, więc będziesz miał sporo czasu. Czy nie sądzisz, że ten salon może okazać się nietrafioną inwestycją? Bo ja cię dzisiaj widziałem i na drabinie, byliśmy tu o 11 rano, tu były jeszcze płyty gipskarton na ścianach, jest 16 i w zasadzie, stary, ty zrobiłeś remont w 5 godzin, nie myślałeś o firmie budowlanej? Będzie to kolejna inwestycja. Rozumiem. W każdym razie życzę ci jak najlepiej, ale mówię ci, idź w budowlankę. Mariusz, jak zachęciłbyś mnie do przyjścia do twojego salonu z moim psem? Nie mogę powiedzieć, że swoją osobą, z różnych zobowiązań, ale myślę, że jesteśmy bezkonkurencyjni, najlepsi w mieście i jest to jedyny salon, do którego warto przychodzić. Dalej mnie nie przekonałeś? To jeszcze w szafie mam taką flaszeczkę małą. Jestem we wtorek. Super. Mariusz, kto was dzisiaj zaprosił na otwarcie salonu? Nie Dominika, a ja Dominikę. Tu mnie zagiąłeś. Mariusz, co skłoniło cię do zaczęcia biznesu akurat w tej jakby konkretnej branży, tak? Rasy, które hodujemy. Jakie to są rasy? Przypomnij. Pudle. Potrzebowały tyle pielęgnacji i tyle czasu temu poświęcaliśmy, że stało to się naszą pasją. Mhm. Nie mogliśmy u nas w mieście znaleźć odpowiedniego groomera, który by się tym zajmował. Stąd też pomysł na to, żeby otworzyć coś swojego, stworzyć. Dzięki pracy, pomocy wielu ludziom, którzy nas motywowali, szkolili, udało nam się to. Myślę, że wy też mieliście w tym swój udział. Miło nam bardzo. Powiedz mi jeszcze, ponieważ dzisiaj byłam tutaj o godzinie 11:30 i to po prostu działy się dantejskie sceny. Widziałam gips na ścianach i pełno kokainy rozsypanej na podłodze. Jak to się stało, że do godziny 16 zdążyliście wyrobić się z remontem?
To jest w ogóle szok. To wszystko dzięki naszym przyjaciołom, znajomym, rodzinie, która była z nami od początku. To silna, mocna, zwarta ekipa, a ich pomoc jest nieoceniona. Zapewniam Cię, że jak przyjdziesz za 2 miesiące do nas, dostaniesz zupełnie inny lokal. I życzymy Wam wszystkiego najlepszego, nie samych dziękujemy. Sukcesów. Dziękuję bardzo, proszę Panie Mariuszu. Jeszcze raz. I wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Bardzo proszę. A, dziękuję bardzo. Przyda się. Nie zostaje Pan z nami? No to. Przykro. Miłej zabawy życzę. Dziewczyny, co pijecie? Nie wiedziałam. Dobra, czyli co? Toast i tłuczemy. Słuchajcie, no nie, żeby szczęściu stało się zadość, do dna i o podłogę. Mariusz, odsuń się, będzie się działo. Uwaga, tylko w Grunt TV takie rzeczy. Teraz. Do dna. I o podłogę. I o podłogę. O podłogę. Wal o podłogę. Tak, walimy o podłogę. Co my to naprawdę zrobimy? Przecież ja zaczynamy. No na żartach się nie znaczy, no dziewczyny, kurde. No widzicie? My myśleliśmy, że to będzie trudne. Nie, a powiem Wam szczerze, ja myślałem, że to są plastikowe, bo mi Mariusz powiedział, że to są plastikowe. Spokojnie, pomyliliśmy kiedyś. Widzę, że już wyluzowałaś troszkę. No, emocje opadły. Emocje opadły. Jak się z tym czujesz? No super, to jest na pewno spełnienie moich marzeń. Najważniejsze, się cieszę, że remont się zakończył, że teraz możemy iść do przodu. Nie martwić o tym, czy robota będzie skończona, czy się uda, czy nie musimy nic odwołać. Także teraz tylko szkolenia i praca i mam nadzieję, że będzie nam się dobrze układało. Że będziemy się dogadywać, mam nadzieję. Okay. Póki co jest super, także mam nadzieję, że tak będzie zawsze. Dobra. A dużo musiałaś wypić, żeby się wyluzować teraz? No właśnie nie. Dziwię się, nie musiałaś nie wypić? Nie musiałam pić, nie. Także udało jest się. Jesteś dziwna. Ja jestem po 5 szampanii. No. Jeszcze dużo przede mną. No, możemy jeszcze później kolejny wywiad. Jeszcze balujecie. Wieczorem późnym. Ile się jedzie od Pani z domu tutaj? Jak jest duży ruch, to 15 minut. A rowerem? Rowerem 20 minut. Mamy to, dziękuję Dzięki. Bardzo. Denisiu, możesz pojechał? Obserwuję, no, z tyłu. No, chciałem Cię spytać, jakie mamy plany na wieczór. A jakie plany na wieczór ma Twój mąż, w sensie kiedy jedzie? Dopiero przyjechał. Proszę Cię, chodzi mu o kasę, zobaczył jaką firmę otworzyłaś. On pilnuje pieniędzy. Tak, na razie to ja wydaję. On pilnuje pieniędzy, które tutaj się urodzą niebawem. No, może. Oby tak było. Słuchajcie dziewczyny, tak w środku stanę. Mam do Was pytanie a propos nowo otworzonego salonu. Jest fantastyczny. Co robicie w weekendy we Wrocławku? To dosyć proste pytanie. My robimy w Warszawie. To wiem. A wy jesteście z Wrocławka? Co robimy w weekendy, czy co wy robicie w weekendy we Wrocławku? No rzucić się stamy niby można, ale jakby rozrywka krótko trwała. No jesteśmy w ale salonie. Ale możemy ratować. Co? No jesteśmy w salonie. No tak, ale kiedy stąd wyjdziecie, a co dalej? Jak się zapraszam nas? No ja nie wiem, ja nie jestem z Włocławka. Ja jestem z Łodzi, powiem Wam, prawie go przejechaliśmy. Nie, teraz cisnę, ale nie ma. Naprawdę, nie ma. Włocławek jest taki, no co mamy, los chyba. No. Czyli taka mała manufaktura, przejeżdżaliśmy koło niej. Taka mała łódzka manufaktura. Nie ma naprawdę obecnie. Maras. Do Mariusza chodzimy na imprezę. I to jest właściwa odpowiedź. A jednak we Wrocławku jest co robić.
Szampan lał się strumieniami, a potem lały się również inne rzeczy, ale to już całkiem inna historia. Mariuszowi i Dominice życzymy wszystkiego najlepszego i powodzenia w nowym biznesie. Aha, i niech moc będzie z wami. Zapomniałem ci zadać, jak się poznaliście z Mariuszem? O, jak się poznaliśmy? Znamy się od dziecka, bo jesteśmy rodziną. Ups. Tak.